jest pytanie, dzięki któremu można wygrać nagrodę. Co przedstawia ta oto ilustracja? Nie za babę, tak jest. Wprawdzie ona jest taka licha, z reguły w średniowieczu bierze babę rysowaną jako coś bardzo monumentalnego, wokół którego kręciło się setki ludzi, a mówiliśmy tutaj, że jest parę osób jakieś tam lego. Ale bierze babę była wtedy czymś w rodzaju jelenia tarczowistej. Rysowano tego w tysiącach wariantów. No i to jest jeden z nich, a ja szczerze mówiąc mam takie skojarzenie właśnie budowanie tego babę. Tylko, że kina jest, prawda? Bo wieża Babel, jak wiemy, wieża Babel padła, natomiast open source, które buduje ludzie wieloma językami, tak? To jest takie wrażenie chaosu, a skończyło się sukcesem. Tak, więc jest taka wieża Babel, która której kina był pozytywny. Więc może jesteśmy na pierwszym wierszu. Więc właśnie, więc to taka ilustrowanie, mam taką słabość do ilustrowania. Działacie takiego ruchu opresowego właśnie analogiem. I teraz chciałem przedstawić o czymś szczegółowo chciałbym powiedzieć. Bliżej mikrofon! Bliżej mikrofon, tak jest. Chciałem opowiedzieć szczegółowo, o czym będzie. No więc po pierwsze, że ekonomia ma pewien problem z wyjaśnieniem fenomenu zjawiska open source. Da, nie wiadomo dlaczego to działa. No tutaj mamy, jakim cudem to działa. Następnie krótki taki przegląd czynników motywacji. A problem motywacji twórców open source to był jeden z takich mówiąc górnolotnie, pytań badawczych, który został podjęty, no bo to prawda fascynowało, dlaczego ludzie poświęcają tyle czasu, robią coś, co udostępniają potem zadania. Sygnalizacja, to zostanie wyjaśnione, co to jest. To jest jeden, uczona nazwa jednego z motywów, którymi rzekomo twórcy open source motywuje twórców open source'a. Potem z kolei przedstawię, że wytwarzanie oprogramowania open source jest zróżnicowane także w aspekcie przestrzennym. To znaczy pokażę taką mapkę, na której będą zaznaczone państwa i okaże się, że no, w różnych krajach jest mniejszy lub większy entuzjazm do wytwarzania open source. To może się wydawać, że no, biedne kraje wytwarzają mniej, a bogate więcej, bo to przez to jest taka obiektowa opinia. Mam pieniądze, mogę sobie pozwolić na wytwarzanie. A to tak nie do końca tłumaczę. Szczegóły później. No i na koniec właśnie, przed próbę wyjaśnienia zjawiska przestrzennego różnicowania wytwarzania open source'a za pomocą takich różnych tam teorii, jak na przykład wymiary kultur narodowych Hochstede, czy też próba wyjaśnienia za pomocą wielkości kapitału społecznego. Tak? Są takie teorie kapitału społecznego, które tłumaczą na przykład rozwój pewnego kraju, a zadowolenie innego. Tak? I że można spróbować wyjaśnić, że w niektórych częściach globu ludzie angażują się w produkcję open source, a w innym mniej, za pomocą właśnie tych pojęć wypracowanych w ramach teorii kapitału społecznego. Może najpierw kilka takich spektakularnych wpadek. Wpadka numer jeden. Paul Samuelson jest laureatem nagrody imienia Alfreda Nobla z dziedziny ekonomii w roku 70. Cytat pochodzi z podręcznika ekonomii, takie fabryki po 800 kartek. I panowie prezentują, podręcznik jest stosunkowo niedawno wydany, miałem któreś na wydanie, oczywiście. Ale cóż oni mówią, prawda? Że po to, żeby powstawało dobro intelektualne, to państwo
musi zagwarantować odpowiednią ochronę, tak? Patenty, prawa autorskie, bez tego nic nie powstanie. Lack of above mentioned incentives to reduce or destroy the profit to produce new data, books, performance. Nic nie będzie, nie będzie niczego, tak jak mówił kandydat na prezydenta. Tutaj stronę cytat z pracy dwóch ekonomistów niemieckich, którzy może nie są tak słynni jak Kuhn, bo nie dostali Nobla. W ogóle są dużo mniej znani, no ale prawda działają. I z kolei tak posunęli się jeszcze dalej, tak, że w ogóle open source, oni już mówią o open source w 2003 roku, że it does not generate profit, nie tworzy zysku, przychodu, miejsc pracy, podatków, niczego. Nie wiadomo po co to jest, nie? Skoro nie tworzy niczego, to w zasadzie dobra. No i oryginalny wkład myśli ekonomicznej polskiej, profesor Selary, który jest znanym nazwiskiem, prawda? Tylko akurat nie jest ekonomistą. Natomiast jakoś on moim zdaniem jest wiekiem emerytalnym już, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem jakimś biografem tego pana, ale no kojarzę nazwisko, że z wykształcenia chyba jest elektronik. Natomiast w tej chwili jest zatrudniony w Akademii Ekonomicznej, tam w Uniwersytecie Ekonomicznym, ładnie nazywa w Poznaniu, no i był taki czas, że się gęsto udzielał na tematy właśnie dzielenia się wiedzą, tak? No i tutaj mam takie właśnie dość szokujące opinie na ten temat, że no, dzielenie się wiedzą za darmo to jest po prostu kompletny bezsens, tak? Nie ma po co w tym studiować, po prostu nie będzie pracy. Więc jak widzimy, ekonomia, podsumowując to, ekonomia ma pewne problemy z odpowiedzią sobie na pytanie, no, jak na jakiej zasadzie to działa, skoro to jest bez sensu, tak? Do tego jeszcze wrócę. Dlaczego tak się dzieje? Tak? Bo właśnie ludzie wygłaszają takie dość szokujące, nazwijmy to, żeby nie było ważne. No i tak jak właśnie powiedziałem, ponieważ to zjawisko w pewnym momencie eksplodowało, to jednocześnie ekonomiści mówili, no dobra, w zasadzie nie powinno, ale jednak. Jednym z pierwszych zagadnień, którymi się zajmowano, na etapie właśnie takim, że wiemy, że open source jest takie zjawisko wieloaspektowe, można robić open source za pieniądze, tak? Człowiek jest wydaje wyrok i tyle, nie? To jest tylko kwestia licencji. Natomiast na tym wczesnym etapie, no, jak patrzono na Rygnusa Torvaldsa czy projekt Apache, na takich ludzi, którzy jakby, no, nazwijmy hołystami, tak? Czyli, no, i postawiono sobie pytanie, jakby co nim kieruje, dlaczego w ten sposób działa. I takie pytanie tutaj dobrze sformułowane, że dlaczego tak wysoce wykwalifikowani ludzie poświęcają swój czas, żeby wytworzyć dobro, które jest dobre publiczne. Dobre publiczne w ekonomii to jest coś, co jest ogólnie dostępne, tak? Że wszyscy, no latarnia na przykład, morska jest dobre publiczne, tak? Wszyscy korzystają z tego dobra. Konsumpcja tego dobra jest nieograniczona. Każdy może z tego skorzystać. W związku z tym, w przypadku takiego dobra, ekonomiści ukuli o to taki termin, że takie dobro jest narażone na coś, co się nazywa jazda na gałę. Tak? Nikt nie chce tego dobra produkować, no ponieważ na sępa czeka. Tak? Ktoś zrobi, a ja będę korzystał. Tak? Więc generalnie taka tradycyjna ekonomia uważa, że dobra publiczne powinny być na przykład subsydiowane przez państwo, bo jak państwo nie będzie subsydiować produkcji takich dóbr, to nikt ich nie zrobi. A tu się okazuje, że istnieją dobra publiczne, które każdy może konsumować, które jako koszt powstają w jakiś magiczny sposób przez subsydiowanie przez państwo, tylko po prostu ludzie robią, siadają i robią.
to jest taki śmieszny cytat z Billa Gatesa. Z czasu, kiedy on zatrzymał karierę, no i twierdził, że to jest po prostu niemożliwe, żeby ktoś poświęcił 3 osobowe lata swojego czasu, żeby coś tam tworzyć, prawda, i potem to rozdawać. Po prostu nikogo na to nie stać, tak? To jest niemożliwe. To jest cytat z tego jego listu otwartego? Tak, to jest z tego listu. Tak, dużo i A, czyli no więc tutaj to, co powiedziałem wcześniej. Aha, i tutaj jeszcze warto odpowiedzieć. Jest pan Tirol. Jean Tirol jest laureatem nagrody imienia Alfreda Nobla. Zresztą no, tej najnowszej, tak, którą dostał w 2014 roku. I pan Tirol jest właśnie też autorem uchwał dotyczących open source. Są wysoce teoretyczne, można powiedzieć, tam jest dużo matematyki, no takie z praktyką to niewiele ma wspólnego. No ale bardzo podoba, że pan Pironi jest, że tak powiem, dostrzegł to zjawisko, zajmował się nim. Nie przekłada się to na jakieś tam praktyczne stosowania, no ale... Ale w końcu dostał nowy, tak, za całość, tak można powiedzieć. Jeszcze kilka takich tutaj obserwacji, prawda, że dwa modele inwestycji, tak, no, mamy prywatne inwestycje, gdzie inwestujący oczekuje zwrotu inwestycji i ten zwrot jest możliwy dzięki skutecznej ochronie prawnej, prawda, czyli firma Microsoft inwestuje, sprzedaje te swoje systemy komputerowe, no następnie odzyskuje zainwestowane pieniądze zyskiem dzięki wpływom z opłaty licencyjnej. No i działanie wspólne w sytuacji zamożności rynku. Co to znaczy w sytuacji zamożności rynku? W takiej sytuacji, kiedy inwestujący no, ocenia, że nie da się odzyskać zainwestowanych pieniędzy. Tak? No to w ten sposób na przykład powstała sieć WWW. Tak? Żadna firma nie była w stanie takiej sieci stworzyć, bo nijak nie wychodziło, że to będzie inwestycja opłacalna. Czyli rynek nie jest takim pacaneum, jak to się mówi. Specjalnie. No, bo często ekonomiści mają, że ten rynek to jest taki złoty cielec, tak? To idealny stan i tak dalej, tak? Niewidzialna lekka. Ona ma swoje ograniczenia, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś nietypowe potrzeby i matematyka, mój czy coś na czym się znam, tak? Matematyka do Fedora tekstu. Wiemy, że w edytorze web, no kiepsko, powiem się składa. Nie ma jakiejś chętnej firmy, która by to zrobiła lepiej. Ponieważ no, potencjalny rynek jest niewielki i w związku z tym każda firma, która by się przymierzała do tego, no, stwierdza, że na to nie zależy. Nikt nie podejmuje takiego działania. No i ten drugi model innowacji, działanie wspólne. Innowatorzy współpracują w celu wytworzenia dobra publicznego. No i tutaj właśnie, jak już mówiłem, problem jest na kawę, tak, że no, te serpy czekają, każdemu wieca się do męczy, zrobią zawsze. Ale się okazuje właśnie, że są takie sytuacje, jak ja pokręstowy, że to działa, prawda, że problem jest na kawę nie występuje. I część jakby rozwiązania, dlaczego to działa, jest takie oto rozumowanie, że jeżeli w sytuacji internetu i takiej oto sytuacji, że koszty związane z udostępnieniem informacji, to jest napisane, tak, ale oprogramowania, tak, są praktycznie zerowe, to nawet niewielkie korzyści przewyższają te koszty. No i w związku z tym, że jeżeli podejmująca racjonalne decyzje rolnika, w sytuacji, kiedy odniesie korzyść, nawet niewielką, no decyduje się na to, tak? Udostępniając oprogramowanie, nie ponosi żadnych kosztów,
a odnosi jakieś tam korzyści, tak? To korzyść to może być nasza przyjemność, satysfakcja, czy na przykład perspektywa kariery, tak, że tam ktoś go dostrzeże i coś zaproponuje. I to ma sens, tak? No, często teorie ekonomiczne są takie zdroworozsądkowe, więc gdybyśmy przeczytali tę propozycję pana Hippela i von Kroga, no to stwierdzamy, że tak może rzeczywiście być, tak? Że internet, sieć internet zmieniła koszty transakcji, tak, że one są praktycznie zerowe i w związku z tym koszty związane z udostępnianiem dobranej informacji też są zerowe. W takiej sytuacji takie działanie może być po prostu nie jakieś normalne, ale racjonalne. Na moim etapie coś. No teraz przejdźmy tak następny krok dalej, bardziej konkretnie, że jest sobie taka teoria determinacji, która dzieli czynniki motywacji na wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne to generalnie jest związane z karierą pieniędzy. I może zaczniemy tutaj właśnie. Tak, zewnętrzne. Kariera, która ma tak, prawda, często się określa jako sygnalizacja. Po prostu ty sygnalizujesz, że jest dobry i w związku z tym on jakby sygnalizując to liczy na możliwość zrobienia kariery w tym miejscu. Mamy nagrodzenie. To po prostu pracuje dla pieniędzy. Przy czym, w przypadku na przykład oprogramowania open source, taką motywację, którą często się wymienia, to jest to, że wprawdzie dany delikwent udostępnia oprogramowanie za darmo, ale będzie oferował usługi komplementarne albo produkty komplementarne, czyli takie, które zwiększają wartość tego oprogramowania i w związku z tym będzie tym zarabiał. Tak? Czyli na przykład wydawnictwo na niej sprzedaje dobre książki opisujące oprogramowanie open source, to zero. No a motywacja wewnętrzna jest bardziej tutaj rozbudowana i skomplikowana, no i to może mieć podłoże ideologiczne, altruizm, radość tworzenia. To jest nawet taka teoria, która mówi, że prawda jest takie pojęcie uniesienia. Pan, którego nazwiska nie będę próbował wymawiać, jest renomowanym psychologiem, który właśnie on tworzy po oczywiście jak każdy Węgier, tak? Prędzej czy później, znany Węgier, prędzej czy później kończy w Ameryce i on też oczywiście pisze po angielsku i wprowadził takie pojęcie flow, tak? Które tłumaczy się na uniesieniu, tak? Że ludzie, prawda, tacy twórczy, oni działają w takim szale, tak? Jakby to dla nich stanowi wartość. Całą książkę napisał ten temat, więc to nie jest tak fachownie, to przemyślana sprawa jest. No i uwewnętrznione zewnętrzne, tak? Czyli tak naprawdę są to jakby czynniki zewnętrzne, ale które no, z punktu widzenia tego twórcy mają wartość. Jeśli na przykład reputacja, że jest uznawany jako wybitny, że liczy na wzajemność, który daje i dostanie w zamian. Uczenie się, tak, to też jest czynnik, który często jest wymieniany wśród takich motywacji twórczych, że uczestnicząc w projekcie open source, twórca podnosi swoją, tak jak dochodzi do szkoły, tak, że podnosi swoje kwalifikacje, no co oczywiście zwiększa jego wartość na rynku pracy. No i użytek własny, tak, to zaraz na następnym slajdzie będzie. Robię, bo nie mam, tak, robię dla siebie, bo nie mogę kupić czegoś, co mi odpowiada. I może tutaj jeszcze parę słów na temat właśnie teorii sygnalizacji, ponieważ pan Spence, który dostał Nobla za tą teorię sygnalizacji, tak, tutaj mamy, no twierdzi coś takiego. Po co ludzie chodzą do szkoły? Ludzie chodzą do szkoły po to, żeby sobie zasygnalizować, że są pana przeciętni. Rozumowanie jest takie, że jeśli ktoś się zatrudnia, to pryncypał nie zna zdolności zatrudnianego. W związku z tym kieruje się właśnie sygnałami co do tego, czy on jest dobry, czy zły. Tak? I jeden z tych sygnałów, tutaj na slajdzie to jest, tak? Że jeżeli ktoś skończy studia, dostanie tego magistra, to świadczy to o tym, że jest bardziej zdolny od tego, który nie poszedł na studia i nie dostał tego magistra.
Co więcej, ta teoria nawet, jak wszystkie teorie w dziedzinie nauk społecznych, to nie należy tam się tym przejmować. To nie jest jakaś teoria, to nie jest jakaś teoria względności. To jest pewna koncepcja, czy tak jest, czy nie jest, tak? Ale że dla osoby bardziej zdolnej skończenie studiów jest prostsze i on to zrobi, a dla osoby mniej zdolnej jest to trudniejsze i w związku z tym on często jakby to się nie podejmie. Nawet pan Spers się posuwa do tego miejsca, posuwa się do tego, że mówi, że czy studia mają sens, czy nie, to już się drugorzędna sprawa. Można skończyć studia nieprzydatne, ale one osiągną ten właśnie efekt, że zasygnalizują pracodawcy, czy to jest to, co z czego się śmieją współcześnie, nawet dla dyplomów. Po prostu jest. Jest nawet teoria ekonomiczna, która mówi, że to ma sens. Ale czy że tak powiem, czy ten sens jest sensowny, to już jest... To już jest inne pytanie. I jeszcze jedna sprawa, moim zdaniem, też taka ciekawa, bo też jakby opinia tutaj... Tak żeby się zagadać, później się okazuje, że na 5 minut pokazuje. Mianowicie efekt grupy K, po angielsku się nazywa crowding out. Jest coś napisane? Mianowicie, no tak się wydaje, że jak ktoś ma motywację, to dobrze, a jak mu się zapłaci, to jeszcze. Czyli to jest taki wariant powiedzenia gangstera Alfredo Capone, że prośbą można dużo zrobić, ale prośbą pistoletem jeszcze więcej. więc okazuje się, że nie. Że są takie badania, aczkolwiek one... Tak można by powiedzieć, skoro Oberson odniósł taki spektakularny sukces, można by oczekiwać, że ten aspekt tego efektu wypychania można by zbadać. Czy twórca open source, motywowany tymi motywacjami wewnętrznymi, jeżeli mu zapłacimy, to będzie, że tak powiem, lepiej, to będzie bez znaczenia, czy wręcz gorzej, tak? No bo do tego się sprowadza ten efekt wypychania. Na przykład badano motywację honorowych pracowników, takie prace w ekonomistów, tak? Czy płacenie tym ludziom coś da? I się okazało, że owszem, jak najbardziej, jeżeli im się coś zapłaci, to oni są bardziej chętni w dawaniu tych chwili, ale wielkość tej gratyfikacji już nie ma znaczenia. Czy on dać o tej czekolady, się to nie cieszy? Natomiast liczenie na to, że on, jak mu się da silniejsze kola, to tam przylecą gumy, to już nie. I tutaj, ponieważ jak wiemy, Kolumbia posługuje się pierwszą świadką układu kartezjańskiego, to jest wystarczy. Więc tu mamy efekt pracy, prawda, a tu mamy władzę, tak? To jest napisane reward, czyli nagroda, ale chodzi o tą nagrodę płacową, tak? Tu mamy ta linia przedstawia jakby hipotetycznie, że zależność jest liniowa, tak? Nie musi być, no, ale my tak przedstawiam, to nie jest jakiś tutaj rocket science, nie? Na tym, no to wiadomo, nie? Ale tutaj ta ciągła linia przedstawia człowieka bardziej zmotywowanego, tak? Że on ma jakąś motywację wewnętrzną, a ta przerywana człowieka mniej zmotywowanego wewnętrznie. Teraz, żeby na poziomie takiej płacy ten człowiek mniej zmotywowany wyprodukuje tyle, a ten człowiek bardziej zmotywowany tyle, tak? Jest pytanie, czy te motywacje się sumują i w wielu scenariuszach one się nie sumują, tak? W związku z tym jakby często płacenie jakby niespecjalnie jest sensowne. No i tutaj mamy właśnie takie badanie, najbliższe powiedzmy naszą przedmiotowi zainteresowania, czyli twórcy open source, że na stosunkowo dużej grupie pracowników R&D, czyli właśnie takich inżynierów, tego typu pracownika, badano motywację wewnętrzną i zewnętrzną i czy jedna wypiera drugą, przy czym jakby wysiłek, jako wynik, prawda, pracy tych ludzi patrzą na
na liczbę patentu, czy na czas pracy, zaangażowanie, tak? I okazało się, że wpływ motywacji wewnętrznej jest większy. Czyli czasami warto zainwestować w motywowanie pracownika, takie różne ideologiczne, a wcale niekoniecznie na pieniądze. To właśnie często taki, nazwijmy to korwinista, nie? On jakby uważa, że wszystko, prawda, to jest tylko wymiana na rynku, wszystko da się przeliczyć, a reszta to nie ma znaczenia. To jest prawda. Teraz mamy tak co mówią, prawda, wielcy twórcy, tak to nazwijmy. Więc Richard Stallman podkreśla, 62 lata, tak? Podkreśla moralne zobowiązanie programistę do dzielenia się z innymi, czyli to jest taką motywację ideologiczną podkreśla. Eric Raymond, nazwałem go pragmatyk, no właśnie radość tworzenia, czyli ten flow, tak? Podkreśla też własny wysiłek, tak? Że rynek jest zawodny i często nie ma narzędzia, w związku z tym trzeba zrobić własne. Mówi też dużo o lepszej jakości, ale to już tam nie będziemy mówić. Tu mamy Jusa Donwalsa, student, 45 lat. Zdarzali się ludzie, nie? On stworzył Linuxa dla zabawy, tak? Nawet jest książka, gdzie jest to tam napisane w tytule, że to jest Just for Fun, tak? Czyli to jest ten flow, tak? Jego motywacją, przynajmniej tak, który mówi, to jest ten flow. No i taki Matuzalem, można powiedzieć, Donald Trump, profesor, stworzył ten system składu tekst 77 lat. Ludzie tak uczyli. Ponieważ nigdzie nie mógł kupić programu, którego potrzebował. To też jest ta historia, tak? Że tam wydawnictwo złożyło jego książkę, on stwierdził, że ten skład jest makabrycznie zły. Zrobił taki research, czy są programy edytorskie, które robią to lepiej. Nie ma, dobra, robię przerwę, biorę urlop naukowy na 2 lata, robię własny program. Tak normalnie jest to taki urban legend, jak to muszą na ten temat. Wziął i napisał, nie? Więc to jest ten użytek własny. No i teraz są jakieś tam badania, one nie są specjalnie, powiedzmy, jakieś tam metodologicznie poprawne. Próby są niereprezentatywne, próby są małe. Można by, że tak powiedzmy, mieć dużo wątpliwości co do tego. Temat nie jest, tak powiedzmy, empirycznie dobrze zbadany, nie? No ale jedno z takich częściej cytowanych badań, to zresztą jest dość stare, to już nastawienie się trochę zmieniło, tak? Już jakby tam to taka fascynacja, że to są jacyś tacy ludzie z kosmosu, prawda? Działają nieracjonalnie, jak tworzą wielkie rzeczy, jakieś się zmieniła. Więc oni zbadali zaledwie, prawda? 79, ja nie wiem co to jest, 89, szczerze mówiąc. No dobra, nieważne, nie? Zaraz może sobie przypomnę. No i podzielone to było też na 3 grupy, tak? Po wyścig, którzy ludzie robią to w czasie wolnym, tak? Robią to dla przyjemności, można tak założyć. Zawodowi programiści, którzy to robią w pracy za darmo, ale w ramach swoich obowiązków służbowych. No i osoby, które pracują, bo im za to zapłacono, czyli proszą programowanie open source, ale pracują jak on trafi. Cała reszta, 8%, nie uwzględnienie. Gdzie? No bo to się sumuje do 92. A, gratuluję, nie? To widocznie nie wszystko tutaj zostało. Albo jest błąd, nie? Na tym 42, 64 to jest, no to nie tak, nie? W każdym razie, proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy procent osób, które wskazały na ankiecie, prawda, że to ich motywuje. Radość tworzenia, 82% w przypadku kobiet, 92% w przypadku programistów. Podnoszenie własnych kwalifikacji, coś co nazywałem jako kapitał ludzki, też w przypadku tych osób. I w ogóle wszystkich, tak? Tak samo twierdzą, że to jest dla nich istotne. No
natomiast pozostałe jakby usługi komplementarne, to też jakby jest oczywiste, tak, że wszyscy pracują na kontrakcie, no i wiedzą, że zarobią na czym innym. Natomiast na przykład altruizm czy identyfikacja ze wspólnotą, ja jestem częścią wspólnoty, prawda, ja teraz, jutro oni mi, no jakby nie ma większego znaczenia. Uznanie przez wspólnotę, PIR to jest członek wspólnoty, tak? To nie ma większego znaczenia. Użytek własny też nie jest aż tak istotny. Reasumując, czynniki wewnętrzne są bardziej istotne, ale nie są powiązane z nakładem pracy, ponieważ w tym badaniu też pytano, ile godzin dany delikwent przeznacza na tworzenie open source'a i obliczono współczynnik korelacji pomiędzy liczbą godzin a danym, prawda, danym czynnikiem, no i tak wyszło słabo, prawda, że to praktycznie nie ma korelacji, no, to 0,7 czy 19, to jest prawie nie, to jest 0. Tak, no tutaj ewentualnie, tak, to 0,4, czyli ta sygnalizacja ta, że liczę na to, że w przypadku pracowników, którzy pracują na kontrakcie, że oni liczą na to, że są dostrzeżeni i to będzie dobre dla ich kariery późniejsze, no jest chyba tutaj w ogóle największą wartością dorożkiej. Ale mówię, tego typu badania nie są specjalnie metodologicznie poprawne. Aż tutaj trzeba skupić, tak powiem, to błaganie. Bardzo dużo błaganie. No to znaczy przed tobą. To, a myślałem, że tak jest nie zawsze, nie? I tak w połowie skończy. Może tak, to jest bardziej metodologicznie poprawne. Może tak to może tylko tak mówię w skrócie, nie? Mianowicie to wygląda tak, powiedzmy, makabrycznie, ale to tak nie jest do końca. Że badanie dotyczyło 147 twórców Apache Software Foundation. W Apache Software Foundation przyznaje się tytułem, że można być deweloperem, można być komputerem, można być PMC, to jest jakiś tam committee member, nie wiem jaki, nie? No w każdym razie już takim prawda wielkim dyrektorem. I w związku z tym jakby są tutaj wyróżnione są kilka jakby statusów takiego człowieka, który współpracuje z Apache Software Foundation. Czy on w ogóle nadesłał jakąś poprawkę? Jeżeli nadesłał, to loguje jako zaangażowany. Jeżeli nadesłał więcej tych poprawek, to jest deweloperem, jeżeli nadesłał jeszcze więcej, to jest komputerem, jeżeli nadesłał jeszcze więcej, to jest tym PMC. No i teraz, jeżeli te współczynniki są tych zmiennych, to taka jest idea czegoś, co się nazywa funkcja regresji. A objaśniamy wynagrodzenie, czyli ci ludzie deklarowali, ile zarabiają i te ich zarobki miały niby być wyjaśnione, prawda, miały zależeć od między innymi od zaangażowania w działalność okresowcową, oprócz tego doświadczenia tam liczonego liczbą lat, które oni też deklarowali. Tak? Od edukacji, czy ma wyższe wykształcenie, czy nie. Czy jest studentem, czy nie jest studentem, i tak dalej. No takie rzeczy się w ekonomii robi, tak? Jeszcze tam inne zmienne, ale one nie są istotne. I teraz taka ciekawostka, że gdzieś to tu jest. O, że średnio taki człowiek, który coś w ogóle tam wysłał, to zmienił w ciągu roku bodajże, albo w ciągu całego życia, już nie pamiętam, ale to się chyba w ciągu roku, prawda? To było badanie dotyczące jakiegoś tam roku, że jego submission wynosiło 25 wierszy, 24,7 wiersza kodu, czyli można powiedzieć, no nie za dużo, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, ale jest bardzo duże zróżnicowanie, że to nie jest standardowe, to jest 5 razy średnia, tak? Czyli byli tacy giganci, którzy dużo tam zgłaszali, ale ja byli tacy, co tam zmieni dwa wiersze i cześć, nie? Średnio, jak wiemy, pan i jego pies mają trzy nogi, nie? To każdy wie. A tego nie wiedziałem. Jest jeszcze tam... Więc jeżeli ten efekt sygnalizacji istnieje,
to te współczynniki przy zaangażowanych deweloperach, komiterach i tych pędze powinny być niezerowe, tak? Powinny być niezerowe, no bo wtedy to świadczy o tym, że pan zyskuje na płacy, jeżeli ma określone tam stawki, tak? No i co się okazało? Że sam fakt kontrybuowania Fundacji Apacza nic nie daje, tak? No wprawdzie tam jest, on jest wprawdzie istotny statystycznie, ale on jest istotny na czwartym miejscu po przecinku, więc tak naprawdę to nic nie wnosi. Natomiast bycie tym komiterem czy pędze to już daje zauważalne, że ten człowiek rzeczywiście ma wyższe wynagrodzenie, no i tutaj to zostało skwantyfikowane odpowiednio, że komiter zarabia więcej od takiego zwykłego, prawda, członka ASF o 14%, a ten PMC member o 29,3%. Oczywiście można zawsze tutaj się czepiać, czy ten wpływ nie wynika z jakichś zmiennych, które zostały pominięte, tak? No to autor tego badania się starał, tak? On dodał wykształcenie, on dodał staż, on dodał tam jakieś inne jeszcze zmienne, no ale zawsze mógł coś tam pominąć, więc w tym momencie byśmy obserwowali jak inny wpływ pozorno zależny. Tak? No w każdym razie jest to takie ciekawe badanie, które wskazywałoby, że ten efekt sygnalizacji no może istnieć, tak? Nie, może nie przez bezpośrednie zaangażowanie w open source. Wydaje mi się, że to jest główna odpowiedź, dlaczego ten efekt jest zerowy w przypadku kogoś, kto twierdzi, że jest zaangażowany w produkowanie Apache. No skoro przeciętnie to jest 25 wierszy, to ten efekt sygnalizacji nie może być zbyt duży, tak? Szkolny pracodawcy mówi, że teraz to, że komitował, a co pan komitował? Dwa wierszy. Przejdźmy do następnego zagadnienia, już mamy dosyć. Coś, czego nie zbadano, to właśnie efekt wypychania, który byłby ciekawy, nie znalazł żadnej pozycji w literaturze, który by na przykład wybrane kraje, no niestety tutaj tak nie do końca to widać, bo takie technologie się jakoś tak zlały do środka, ale jest po pierwsze, co jest najważniejsze, że badano aktywnych twórców OSS zarejestrowanych w repozytorium SourceForge.net. No to oczywiście ma swoje minusy ogromne, bo największe projekty nie są hostowane na SourceForge.net, no ale SourceForge.net jest takim wygodnym repozytorium danych, z którego wielu badaczy korzysta, no po prostu jest łatwo, tak? To wszystko tam. Jest nawet jakiś uniwersytet amerykański, czy pamiętam jaki, robi taki log jakby z SourceForge'a. Także można te dane pobrać, to one tam idą w jakieś terabajty, no i tam sobie analizować, prawda, różne rzeczy. I takich artykułów analizujących użytkowników na SourceForge'u jest sporo. Ten jest moim zdaniem jednym z ciekawszych, czyli punktem wyjścia jest właśnie pokazanie, z jakich krajów pochodzą twórcy, którzy się zarejestrowali na SourceForge'u. No i widzimy, tych twórców jest tam oczywiście dużo, tu mamy po prostu liczby, tak? Że na przykład ze Stanów Zjednoczonych jest 85 tysięcy, pół, tak? Niemcy 23, Wielka Brytania 13, Polska 2,5 tysiąca, Czechy 1400, w roku 2600. No i tutaj tak jest ładnie przedkrapione, w oryginalu lepiej wygląda. To ciekawe byłoby wyla, to mieszkałeś w tym nie uprzedzajmy w darze, nie? Zawsze nie ma. No więc ponieważ oczywiście ktoś powie, no ale tam bogaci to mają handicap, prawda, albo że Stanów Zjednoczonych jest 6 razy tyle mieszkańców co w Polsce, no to i twórców musi być 6 razy więcej, tak? Więc powiedzmy, że mieszkańcy to by było trochę kiepsko, ale na 1000 użytkowników internetu, to moim zdaniem jest dobry wskaźnik, ponieważ on jakby tak
wiele innych miar uwzględnia, tak? Że on uwzględnia bogactwo danego kraju, tak? A jednocześnie też liczbę mieszkańców, tak? Bo to jest na 1000 użytkowników internetu, tak? Większy kraj, czy większy kraj nie ma znaczenia, tak? Bo to jest na 1000 mieszkańców. No i tutaj to się trochę zmieniło, tak? Że tu się okazuje, że Szwecja jest na pierwszym miejscu. Szwajcaria na przykład jest 0,4, Austria, Belgia, no takie małe kraje, tak? Ale za to bogate. Rosja słabiutko, tak? Nie lubimy ich. Polska przed Rosją, no. No to chodziło, ale na przykład Czechy, to dwa razy lepiej niż Polska, więc szału nie ma, nie? Na Afrykę to byli dwa razy gorzej. Inne takie podejście to by było, że przyzwyczajenie tylko naturą człowieka. Tutaj mamy mapę według dochodu narodowego per capita. Tak, czyli tutaj na przykład coś, co można ciekawe zaobserwować, że w jednym kraju, a jeżeli wspólnimy tą miarą bogactwa, to się okaże, że tam całkiem dużo jest punktów. No i w związku z tym, prawda, no bo zarówno ta mapa, tak, jeżeli byśmy uważali, że to jest tak istotny, to powinniśmy mieć jedną inną partię, nie? No, Afrykę pomijamy, to jest specjalny przypadek, ale pozostałe kraje. Natomiast czy na przykład ten podzielone przez liczbę użytkowników internetu, no też powinna być, byśmy oczekiwali takiej jednolitej partii. A gdyby wszyscy ludzie byli tak sami, tak? Można powiedzieć. No i teraz właśnie przechodzimy może z powrotem do tego pierwszego slajdu, gdzie niektórzy laureaci Nagrody Nobla mówi, że to jest discountem, tak? To się nie może zdarzyć. Natomiast ostatni już noblista z dziedziny ekonomii postuluje wpływ czynników pozaekonomicznych na funkcjonowanie tradycyjnej Krymu. On w ogóle postuluje analizę ekonomiczną na 4 poziomach. Pierwszy poziom to jest kultura, zwyczaje, religia, które wpływają na działalność ekonomiczną. Drugi poziom to jest prawo, głównie. Czyli coś, co na przykład tradycyjna ekonomia uważa za stałe, tak? Oni mówią, to muszą być prawa własności, bo inaczej to nic nie będzie, tak? Nie będzie niczego. Oni mówią, zaraz, nie? Prawa własności wcale nie są stałe i w ogóle wynikają jeszcze z poziomu wcześniejszego, czyli z kultury, ze zwyczajów i tak dalej. Na trzecim poziomie dopiero są governance structures, czyli na zarządzanie, tak? A na czwartym poziomie analizy jest coś, czym się zajmuje ta ekonomia taka typu limity, tak? Wymiana na rynku, tak? No i w ramach takich, prawda, zabaw dochodzimy do takich właśnie rzeczy jak dorobek pana Hofstede, Herta, który na podstawie badań prowadzonych na 117 tysiącach pracowników koncernu IBM zauważył, tak, że ci pracownicy, którzy pochodzą z różnych krajów, można ich podzielić względem takich od 4, później 5, a teraz chyba 6, bo cały czas dalej się rozwija, że się różnią na podstawie takich fundamentalnych i abstrakcyjnych jednocześnie wymiarów, tak? Że na przykład dystans do władzy. Czy są takie kraje, gdzie zwierzchnik ma zawsze rację, a są takie, gdzie to jest tylko bardziej partnerstwo, że jest indywidualizm, kolektywizm. Kraje, powiedzmy, azjatyckie są bardziej takie nastawione na wspólnotę, a z kolei protestanckie, tak, że sukces jednostki. Męskość, kobiecość. To powiedzmy zróżnicowanie poszczególnych płci. No może w naszym przypadku to nie masz takiego, prawda, jakiegoś większego znaczenia. No i unikanie niepewności. Że są takie społeczności, gdzie powiedzmy tradycyjnie
podejmowanie ryzyka jest źle widziane. Tak? No i znalazłem oto taki przykład takiej pracy, gdzie się usiłuje wyjaśnić innowacyjność. Innowacyjność gospodarki w zależności od właśnie tych, w zależności od tych wymiarów kosztowych. Tak? Ponieważ mi mało czasu zostało, to może nie będę tego szczegółowo omawiał. Co jest ciekawe, to to, że różnego rodzaju tego typu abstrakcyjne miary, tak? Jak na przykład właśnie te wymiary kosztowe, są obliczane cyklicznie co parę lat. I na przykład pod tym adresem można znaleźć dla różnych krajów różne tam wartości tych miar i jeszcze wielu innych. My widzimy, że jakaś tam zależność istnieje, aczkolwiek ona w wielu przypadkach jest bardzo słaba. Tak? Tutaj według unikania niepewności, a potem dystansu według władzy. Męskość, to co tam mówię, no to jest ciężko tak w tym kontekście profesor co by było interpretować. No i taka prostsza linia regresji, nie tak jak było poprzednio, wyjaśniająca na przykład liczbę na przykładzie danych z repozytorium SourceForge. Liczba zarejestrowanych użytkowników z danego kraju w zależności od poziomu uncertainty avoidance, znaczy unikanie ryzyka. Tak? No to jest jakby oczywiste, tak? Im większy stopień unikania ryzyka, tym mniej znak minusa, to tym mniej w danym kraju będzie deweloper. Tak? Im większy PDI power distance, im większy power distance, tak? Im większy taki szacunek dla władzy, to też deweloperów będzie mniej. Tak? No ale to jest takie bardzo wstępne, tak? Bo to różnie nie mogą to powodować. Można powiedzieć, to, czy taka zależność istnieje, czy nie, to takie wymaganie nie przekonuje. No i ostatni czynnik, który zresztą był w tytule, kapitał społeczny. Otóż, jeżeli w ekonomii jest wszystko tak proste, jak to widzą nasi komuniści, że wystarczy w odpowiednich proporcjach zmieszać kapitał, pracę i ziemię na czynniki produkcji i istnieje taki optymalny miks tego, no to kurde mała, z czemu w Afryce nic nie ma, a w Stanach jest dużo bardziej, nie? Że przecież wystarczyłoby to zmieniać w tych optymalnych proporcjach, każdy miałby tyle samo. No więc panowie Putna, Juliana, Coleman, którzy tam działają na granicy ekonomii, socjologii i tak dalej, twierdzą, że jest jeszcze inny kapitał, który nazywa się kapitałem społecznym i ten kapitał społeczny tworzy takie trzy aspekty. Zaufanie ogólnego układu. Normy, można powiedzieć, no, prawda, i powiązania. I teraz to, co było na ankietach, to generalnie właśnie było, były pytania, które miały mierzyć zaufanie, normy, powiązania. Na przykład pytanie, czy usprawiedliwione jest niepłacenie podatków, jeżeli to się da. To jest pytanie o normy, tak? Albo czy... Znaczy można nie jeździć na gapę bez biletu tramwaju. No więc właśnie, i teraz pod tym adresem World Value Survey, który był na poprzednim slajdzie, tak? No to były pytania wzięte stanu, tak? Takie badanie jest robione cyklicznie, tam co 5 lat w różnych krajach. I odpowiedzi na te pytania różnią się pomiędzy krajami. Czy pytają takie proste te pytania. W szczególności zupełnie proste jest pytanie o zaufanie. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, to jest dokładnie pytanie, które było na karcie. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa pan pani, że można ufać większości ludzi, czy też sądzi pani, że postępowanie z ludźmi ostrożności nigdy zabiera. I teraz liczba osób, która kliknęła 1, to tak, wszystkim można ufać. Odsetek tych ludzi mierzy zaufanie. Tak, oczywiście można to mierzyć na milion sposobów, ale jest to taka dość popularna miara ogólnego zaufania. Tak się nazywa.
Tak. Bo ja to chciałem przepisać tak jak jest. Na slajdzie jest wersja uproszczona, a mi została minuta. A może być lepiej. Bo zostało mi słowo jedno strony. No dobra. Także widzimy, że tutaj mamy dokładnie te pytania, na które... Czyli zabawa by polegała na tym, że ja obliczę, jaki jest kapitał społeczny wśród uczestników zimowiska linuxowego. Tak, przeliczę to i porównamy. Możemy to na przykład porównać z wartościami, które są liczone dla Polski, tak? Te wartości są. I teraz tak. Kapitał ludzki, czyli i bardziej wykształcony człowiek tym lepiej, tak? A zaangażowanie w produkcję oprogramowania open source na przykładzie SourceCode. To widzimy, że wykształcenie prawie zero. Nie ma wpływu. To statystycznie to nie jest istotne. To nie ma wpływu. Wielkość tego prostego wskaźnika zaufania, tego liczonego jako procent ludzi, którzy powiedzieli, że wszystkim można ufać, to jest liczba deweloperów zarejestrowanych na SourceForge, no, zależność jest wyraźna i dużo lepsza, tak? Tutaj zresztą widzimy, że gdybyśmy taką prostą regresję dla jednej z jednych zrobili, to jeżeli wstawimy wykształconych osobników, tak? Mamy społeczeństwo ciemne i już oświecone, tak? No to 3%, cokolwiek to znaczy. Natomiast tu mamy 70%, co jest dużo lepiej. Oczywiście, no to nie jest jakiś tam przekonujący dowód do niczego, ale jest to taka dość mocna ciekawostka. I ostatni slajd. Że Engelhardt, Niemiec i Freitag zweryfikowali na przykładzie takiej regresji, to prawdzie nie jest zapisane jako równanie regresji, tak to może czytać, że chciano wyjaśnić zależność między liczbą zarejestrowanych użytkowników na SourceForge'u a różnymi czynnikami. To jest na przykład pogarem dochodu GDP, tak? Dodałem dlatego, żeby spłaszczyć, prawda, bo to są za duże różnice pomiędzy wartościami. To jest edukacja, czyli jakiś wskaźnik wykształcenia społeczeństwa, bo mówimy o kraju, tak? To nie są ludzie, tylko to są kraje. Co to jest już? A nie, user to jest liczba użytkowników internetu, tak? Czyli im więcej użytkowników internetu, tym mniej jest oczywiście rozwiązanie. No i tutaj mamy pomijane inne takie marki. Tu mamy ten nasz właśnie trust. Nie liczą na to, jak bardzo dostawiam. I tenże właśnie, tenże zaufanie, tutaj mam do mostu pozycyjnie na wzrost zaufania 10% i wzrost liczby kluczowych punktów 85%. Nie należy tu się bardzo przejmować, prawda? Ale niewątpliwie jest to jakiś tam kolejny dowód, że no coś jest na rzeczy, tak? Że na wynik ekonomiczny wpływają czynniki kulturowe, które w ten sposób zostały, że tak powiem, wymyślone, obliczone i zanalizowane. Teraz będzie jeszcze jedna wieża. Dziękuję za uwagę.